Szare jest piękne, o duchowości codzienności. Nasza zwykła, szara codzienność. Bieganina szarego dnia, praca, dom, praca, rodzina, chwila odpoczynku, praca, dom, chwile spędzone na modlitwie, nuda codzienności, zmęczenie, zniechęcenie. Czy zastanawiasz się, bracie i siostro, po co to wszystko? A przecież chcielibyśmy dokonywać wielkich rzeczy, być świadkami wydarzeń niecodziennych. Tymczasem szara codzienność. I powtarzamy za apostołami w drodze do Emaus, a myśmy się spodziewali. Jak przeżywać tę szarą codzienność? Gdzie szukać siły i pewności co do drogi? Kto może nas z tego wszystkiego ocalić? Niemiecki teolog, jezuita Karl Rahner wyróżnia trzy postawy wobec codzienności. Pierwsza to ucieczka od codzienności. Celem staje się wówczas świętość, ale pomimo codzienności. Druga postawa to sakralizacja codzienności. Celem jest świętość w życiu codziennym. A trzecia postawa to akceptacja codzienności. Celem jest uświęcenie przez codzienność, która jest przecież pełna łaski. Przyjrzyjmy się owym postawom, które przecież mieszają się w naszej codzienności. Ucieczka od codzienności. Codzienność nie podoba mi się, męczy mnie, przygniata. Mechanizmem obronnym staje się wówczas ucieczka od codzienności, ucieczka w świat wirtualny, w seriale, telewizję, a nawet w życie duchowe, modlitwy, rekolekcje, bycie w świątyni. Chrystus staje się dla nas jak aviomarin, za przeproszeniem, takim lekarstwem, aby nie zwymiotować tą smutną rzeczywistością. Świat jest zły i smutny, więc odcinam się od niego, nie ma mnie i przenoszę się na zielone pastwiska i do błękitnego nieba. Pozornie wszystko dobrze, odpoczywam, cieszę się Panem, ale i tak wcześniej czy później będę musiał do szarzyzny wrócić. I pojawia się smutek. A czy Chrystus nie stworzył nam tego świata i tych okoliczności? Czy uciekając od życia nie uciekamy od Chrystusa? Uświęcanie codzienności. Codzienność wymaga uświęcenia. Trzeba umieścić w niej Boga. Nadać nowe, pobożne znaczenie nawet prozaicznym czynnościom. Trzeba ofiarować je Bogu. Przykład, gotuję zupę, nie lubię gotować, no ale ktoś musi. Więc ofiarowuję Bogu trud i cierpienie za duszę w czyśćcu cierpiące. Przyjmij, Panie, tę ofiarę.
A swoją drogą widziałem kiedyś taki napis nad ołtarzem na mszy świętej prymicyjnej. Przyjmij, Panie, tę ofiarę. Wykonuję czynności i już mogę przenieść się do życia duchowego, niczym aniołowie w niebie. Wszystko dobrze, ale codzienność jawi się jako przeszkoda w drodze do świętości i sztucznie dzielimy świat na Boży i codzienny, czynności na lepsze i gorsze i chcemy uświęcać świat już uświęcony przez przyjście Chrystusa. Trzecia postawa to akceptacja codzienności. Codzienność jest miejscem, przestrzenią do mojego uświęcenia. Uświęcam się poprzez i w codzienności. Niby niewielka różnica, jednak. Codzienność jawi się jako wyzwanie, jako miejsce mocy i łaski Boga. I ta szarzyzna dnia zaczyna kwitnąć kolorami tęczy i nic nie jest takie jak przedtem. Bo skoro nagle nastała łaska, nic nie jest takie jak przedtem. Wszystkie okoliczności życia mogę widzieć jako szansę, jako łaskę, aby bardziej przylgnąć do Chrystusa. Nie jest to przypadkiem głupie i naiwne, ktoś powie? Przecież w rzeczywistości nic się nie zmieniło. Praca męczy jak wcześniej, szef patrzy krzywo jak zawsze, żona ciągle ma coś do pokrytykowania, a mąż dalej mlaska przy jedzeniu. Gdzie tu piękno i radość z przylgnięcia do Chrystusa? Popatrzmy na zakochanych. Zakochany widzi tę samą codzienność, ale zupełnie inaczej. Dlaczego? Bo patrzy przez pryzmat serca i ukochanej osoby i wówczas wszystko staje się inne, piękne, pozytywne. Albo chyba wielu z nas tego doświadczyło. Idzie ze spuszczoną głową odebrać wyniki trudnych badań medycznych. Idzie z czarnymi myślami, łzami w oczach. I wszystko wydaje się smutne i przygnębiające. Ale gdy zobaczę wynik pozytywny, nie mam nic, jestem zdrowy. Z jaką radością wraca do domu, jaki świat jest piękny i kolorowy. Dlaczego? Bo patrzę na wszystko z perspektywy daru. Wszystko zostało mi podarowane i jest piękne, kolorowe, inne. Popatrz, bracie i siostro, wokół, jaki piękny jest świat. Jak on został nam podarowany. Popatrz na siebie, jaki jesteś piękny czy piękna i powiedz sobie, powiedz to głośno, Pan mnie stworzył swe arcydzieło. Popatrz wieczorem i rano w lustro i powiedz, jestem piękny, jestem piękna. Szara codzienność jest miejscem obecności i działania Boga. Bóg od momentu wcielenia Chrystusa zamieszkał pomiędzy nami i wszystko stało się inne. Mówią, nie wiem czy to prawda, że szara farba jest mieszanką wszystkich kolorów tęczy. Szary nie jest szary, ale jest równą proporcją wszystkich możliwych kolorów. Potrzeba nam nauczyć się widzieć w zwykłym niezwykłe. Potrzeba nam nowego spojrzenia i różowych okularów wiary. Nowe oczy, aby widzieć tak jak Chrystus. I przykładem tego nowego spojrzenia jest Zacheusz. Doświadczenie spojrzenia Jezusa. Zaczynam widzieć więcej, widzieć inaczej. Patrzę na ten sam świat, ale wszystko staje się inne, bo wypełniono obecnością Chrystusa. Zamyślmy się dziś nad historią Zacheusza, aby spojrzeć na nasze życie jako na szare, piękne życie, bo Chrystus przecież jest w nim obecny. Potem wszedł do Jerycha i przechodził przez miasto, a pewien człowiek imieniem Zacheusz, który był zwierzchnikiem celników i był bardzo bogaty, chciał koniecznie zobaczyć Jezusa, któż to jest, ale sam nie mógł z powodu tłumu, gdyż był niskiego wzrostu. Pobiegł więc naprzód i wspiął się na sykomorę, aby móc go ujrzeć, tamtędy bowiem miał przechodzić. Gdy Jezus przyszedł na to miejsce, spojrzał w górę i rzekł do niego: Zacheuszu, zejdź prędko, albowiem dziś muszę się zatrzymać w twoim domu. Zszedł więc z pośpiechem i przyjął go rozradowany. A wszyscy, widząc to, szemrali. Do grzesznika poszedł w gościnę. Lecz Zacheusz stanął i rzekł do Pana: Panie, oto połowę mego majątku daję ubogim, a jeśli kogoś w czymś skrzywdziłem, zwracam poczwórnie. Na to Jezus rzekł do niego:
Dziś zbawienie stało się udziałem tego domu, gdyż i on jest synem Abrahama. Albowiem Syn Człowieczy przyszedł odszukać i zbawić to, co zginęło.